Weźmy może bardziej na nasz tutaj krośnieński grunt, a może przejdźmy po wojnie. A może coś jeszcze dopowiedzieć? Proszę, proszę. Nie jest to nasz jedyny nabytek, jak Państwo zapewne wiecie, bo jeszcze jeden z członków zarządu, wicemarszałek profesor Burek, też startuje, będzie startował od nas, tylko nie z pierwszego miejsca już tym razem, tylko z piątego. Nie w naszym okręgu, tylko w innym, ale no, też uważam, że to jest sensowne pociągnięcie, dlatego że pan wicemarszałek jest odpowiedzialny za może jedną z najistotniejszych koncepcji naszego województwa, dla jego rozwoju, za koncepcję rozbudowy Doliny Lotniczej, ale o tym to jeszcze pewnie ale będzie czas. Ale kontynuując może jeszcze sprawy sejmiku, czy uważa pan, że w tych wyborach będzie już tak, że będziecie rządzić na Podkarpaciu, czy na przykład inna opcja, że będziecie w koalicji? To znaczy tak, oddzielmy marzenia od realiów. Na pewno Platforma będzie się starała zdobyć jak największą ilość głosów, bo takie jest zadanie w kampanii, zdobywać jak największą ilość głosów, w związku z tym to się później przeliczy na mandat. I do tego będziemy dążyć i bardzo mocno się starać. A nie ukrywamy, że wszystkie dotychczasowe wybory pokazują, że sytuacja Platformy na Podkarpaciu jest no chyba najtrudniejsza w skali całego kraju. I dlatego sądzę, że jeżeli byśmy zwiększyli stan posiadania, mamy do tej pory w tej kadencji 7 mandatów w sejmiku wojewódzkim, jeżeli ten stan udałoby nam się zwiększyć, tak jak mówił przewodniczący Rynasiewicz, do 9-10, to byłby nasz ogromny sukces. Po prostu trudno jest liczyć na to, że mentalność ludzi tutaj na Podkarpaciu zmieni się w sposób tak diametralny i tak nagły. Raczej wyznajemy zasadę krok po kroku, step by step, prawda, docierania spokojnego do argumentacji do ludzi, że warto jest zagłosować na Platformę, dlatego że Platforma jest tym ugrupowaniem, które zapewni województwu wszechstronny rozwój i tylko takich argumentów będziemy używać. Nie będziemy w kampanii nikogo atakować, znaczy w tym sensie, że powiedział, tamci są źli, a my tu jesteśmy dobrzy. Nie, będziemy starać się pokazywać swój program. Na ile to będzie skuteczne, no to wyborcy, Państwo o tym rozstrzygną, ale mam nadzieję, że jest szansa na to, żeby ten stan posiadania zwiększyć. Zapewne nie uda nam się tego zwiększyć tak, żebyśmy mogli rządzić samodzielnie, żeby zdobyć samodzielnie 17 mandatów. To raczej jest nierealne i wówczas, jeżeli byśmy zdobyli te 10 mandatów, będziemy oczywiście szukać koalicjantów. Naszym naturalnym koalicjantem jest w tej chwili Polskie Stronnictwo Ludowe. Taka jest koalicja w Sejmie, w rządzie i ona jest może trudną koalicją, ale funkcjonuje dobrze jak na razie, prawda? Więc nie widać powodu, żeby tego scenariusza nie można było powielić w sejmiku, przy czym trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że lista PSL-u, przynajmniej tak jak ja ją znam, wygląda na listę silną, jest sporo interesujących kandydatów. PSL ma spory elektorat w naszym województwie. Jest szansa na to, żeby taką koalicję stworzyć z pożytkiem dla województwa. Jest pan wicedyrektorem oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. Jest pan radnym sejmiku wojewódzkiego w Rzeszowie, ale jest pan krośnianinem. Mieszka pan w Krośnie, z tego co się orientuję. Jak pan ocenia, może współpraca to złe słowo, ale kontakty pomiędzy Krosnem a Rzeszowem, stosunki pomiędzy Krosnem a Rzeszowem, bo również się mówi, są jakieś animozje z Krosnem i z Jasłem, mówi się też o Krośnie i Rzeszowie. Jak to jest w pana, jak pan to widzi? Ja myślę tak, że takie antagonizmy jak między Bydgoszczą a Toruniem, między Krosnem a Jasłem i tak dalej, to jest pewien koloryt naszej rzeczywistości i nie tylko przywiązywać do tego jakiejś wielkiej wagi. No przecież jeżeli coś dobrego się dzieje w Jaśle, czy coś dobrego dzieje się w Krośnie, no to przecież to też no chyba nie ma powodu nikt płakać, załóżmy, z tego powodu w Rzeszowie. No przecież to byłby nonsens zupełnie. Cóż, no my musimy się pogodzić z tym, jako mieszkańcy Krosna, że rola metropolitalna
Rzeszowa będzie rosnąć, bo takie są po prostu założenia polityki regionalnej i to wbrew pozorom może być z pożytkiem dla Krosna. Dlatego, że czym silniejsza metropolia, tym po prostu jest silniejsze województwo, jest lepiej postrzegane w skali całego kraju województwo, jest łatwiej ściągnąć inwestycje, bądź to centralne, bądź unijne. Także tutaj myślenie w takich dawnych kategoriach jakiejś konkurencji pomiędzy Krosnem a Rzeszowem chyba nie ma sensu. Ja nigdy nie przeprowadzałem się z Krosna, mieszkam tutaj już 55 lat, od 55 roku od urodzin. Różnie się moje koleje losu toczyły, bo przecież pracowałem najpierw przez 10 lat najpierw w Rzeszowie, dojeżdżając z Krosna w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, tak 10 lat, no to trochę jest. Później przez 5 lat pracowałem w Krośnie, w pierwszym społecznym liceum. Potem 4-letni epizod byłem senatorem, pracowałem w Warszawie, ale zawsze mieszkałem w Krośnie. No teraz też dalej mieszkam w Krośnie i lubię to swoje miasto chyba jednak mimo wszystko, że mając możliwości wyjechać stąd, czy zawsze jakby zostawałem tutaj. No właśnie, I chyba już tutaj będę, już to może tak już zostanę. Pytam, jak pan ocenia sposób wykorzystania środków właśnie unijnych w naszym województwie? Bo to jakoś się wiąże z kontaktami Krosno-Rzeszów. Znaczy ja powiem tak, nie jest źle, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Stąd się brała krytyka zarządu województwa, właśnie głównie od nas, od ludzi Platformy, że można byłoby bardziej dynamizować działania służące do pozyskiwania środków europejskich. Tutaj taką specjalistą u nas od tych spraw jest pani Teresa Kubas-Hul, wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego, która, powiedzmy sobie szczerze, jest doradcą wojewody do spraw pozyskiwania funduszy europejskich. I myśmy, nie tak, żeby potępiać wszystko w czambu, co zarząd województwa robił, ale wskazywaliśmy niejednokrotnie te drogi i te ścieżki, które można byłoby wykorzystać. Część z nich została wykorzystana i tutaj, jak mówię, ten spór nie był aż taki potworny, żeby wszystko było potępiane w czambu, ale część niestety nie i o to mieliśmy pewne pretensje do zarządu wojewódzkiego. Natomiast takie wielkie inicjatywy, jak na przykład jak Dolina Lotnicza, jak walka na przykład ze skutkami powodzi, bądź tworzenie pewnej infrastruktury, która tej powodzi i jej skutkom zapobiegła w przyszłości, to tutaj nigdy nie było sporu. Tutaj zawsze działaliśmy wspólnie. Tadeusz, pytanie? Ja bym się zapytał tak bardziej z innego tematu. W średniowieczu, żeby się ubiegać o publiczne stanowiska, trzeba było się wykazać dużym cenzusem majątkowym, dorobkiem gospodarczym. Od czasów autonomii galicyjskiej przyszła tradycja, że burmistrzami w Krośnie, rajcami, w ogóle osobami publicznymi stawali się społecznicy, ludzie o wielkim dorobku społecznym, świetnie wykształceni, co wiemy po prostu z historii takich osób jak Dewakowski, czy Czajkowski, czy wielu, wielu innych. Tydzień temu na to pytanie właśnie przeze mnie zadano o działalność społeczną, o dorobek społeczny, kandydat PiS-u na prezydenta miasta stwierdził, że nie miał na to czasu, bo zdobywał arkana zawodowe i sposób zarządzania. Czy według pana stanowiska publiczne, wszelkiego rodzaju stanowiska publiczne, powinni piastować technokraci czy społecznicy? I dlaczego? Na pewno, moja odpowiedź jest subiektywna, ja odpowiem oczywiście, że społecznicy, dlatego że sam nie jestem technokratą, nie byłem, znaczy byłem zawsze społecznikiem. Natomiast są ludzie, którzy zapewne będą mieli inne zdanie na ten temat. Jeśli chodzi o cenzus majątkowy, zapewne lepiej by było, żeby sprawujący władzę burmistrz, wójt, prezydent, poseł, senator czy ktoś, żeby jednak wykazywał się pewnym cenzusem majątkowym. Stanowiłoby to pewien zamór bezpieczeństwa. Państwo, jak sądzę, wiecie o czym ja mówię, świat jest pełen pokus. Jak człowiek jest bardziej, że tak powiem, materialnie niezależny, to pewne pokusy są jak gdyby poza nim. Z drugiej strony jednak wybory wygrywają ci ludzie, którzy zdobywają najwięcej głosów. I teraz można powiedzieć tak, że w Polsce, a w ogóle być może tutaj, u
u nas w Krośnie, czy patrząc szerzej w skali regionu, nie wszyscy ludzie, którzy mają pieniądze, cieszą się uznaniem społecznym. I teraz można powiedzieć tak, czy ludzie mają rację, czy nie mają. I tu oczywiście sprawy są indywidualne. Są ludzie, którzy doszli do swoich majątków drogą taką, którą należy podziwiać i wartałoby ich naśladować. No ale są też i tacy ludzie, którzy na pewno nie są godni naśladowania i oni chyba nigdy tutaj w naszym społeczeństwie nie zdobędą jakiegoś dużego poparcia. Tak mi się wydaje. Społeczeństwo w swoim statystycznym przekroju jest dosyć mądre wbrew pozorom. Właśnie ktoś może powiedzieć, że na przykład nawet w miarę jedzenia, jak ktoś ma dużo pieniędzy, to chciałby troszkę mieć większe pokusy. Może to i tak działać. Może to i tak działać. Tu się zgadza. Ludzie są indywidualni. Natomiast jeśli chodzi o funkcje społeczne, mnie się wydaje, że to jest tak, że oprócz pracy zawodowej, która jest rzeczą ważną, oprócz rodziny, która może jest w ogóle najważniejszą, zaraz po zdrowiu oczywiście, no jednak warto coś w życiu robić i warto jest robić coś może też nie tylko dla siebie, ale i dla innych, bo jest to oczywiście sprawa charakterologiczna, ale my wszyscy mamy taką największą potrzebę psychologiczną, to jest potrzeba afirmacji. No, o tym mówią psycholodzy, czyli być dobrze postrzeganym przez innych ludzi, nie? Może jest jakiś taki wąski margines ludzi, którzy mają gdzieś po prostu, co się o nich mówi. Na ogół wszyscy jesteśmy no tacy, może trochę próżni, ale mamy właśnie też tę potrzebę, żeby dobrze postrzegamy społeczeństwo. I najlepszą drogą do tego jest dać coś z siebie, prawda? Ale autentycznie, nie robić tylko wokół siebie wielki szum, tylko coś zrobić autentycznie. Mało, że czasami nawet, że tak powiem, bez wielkiego rozgłosu, ale coś zrobić i wtedy człowiek się czuje chyba lepiej, nie? Że komuś pomógł, że przyczynił się do zrealizowania jakiejś fajnej inicjatywy, że udało się w sytuacji wydawałoby się niemożliwej jednak znaleźć jakieś wyjście i tego, to jest ważne.